Mistrzostwa grillowania. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tej imprezy. Skąd ten pomysł? I to jest, ja nie jestem organizatorem, organizatorem jest Rada Osiedla, a ja jestem członkiem zarządu Rady Osiedla, no głównym organizatorem, tak to by można powiedzieć. Pomysł zrodził się w tamtym roku. Powiedzieliśmy sobie, że gdzieś tam ludzie grillują na podwórkach, przed domem. Można by to zrobić w sposób zorganizowany. No i tak powstał w tamtym roku pomysł na taką imprezę. Impreza udała się i w tym roku ją powtarzamy. Jak widać, dzisiaj też mamy sporo dzieci, mamy dużo turystów, ale i mieszkańców Michałowi, którzy przystąpili do tej świetnej, no właśnie, kto bierze tutaj udział w tej zabawie? Mamy dwie konkurencje. Mamy konkurencję pensjonatową, czyli goście z pensjonatów, którzy tutaj mieszkają, przyjechali do nas na weekend czy na dłuższy wypoczynek. No i mieszkańcy Michałowic, którzy też chcą wziąć udział w tej zabawie. Jakie nagrody czekają na zwycięzców? No, nagrody i w jaki sposób będzie oceniana? Jest powołana jury, przewodniczącym jest smakosz potraw grillowania, aktor Ryszard Wojnarowski, mieszkaniec Michałowic. On dokoptuje sobie dwie osoby spoza Michałowic i próbując te potrawy, które zostały przygotowane, jak również oceniając jakość przygotowanego stanowiska. Po prostu oceniają i... Ale widzimy też tutaj jakieś chyba nagrody dla dzieci. Dzieci, tak, ponieważ jest tutaj spora grupa dzieci i jest w tej chwili trwa konkurs rysunkowy pod tytułem Moje wakacje w Michałowicach i każde dziecko, które bierze udział w takim konkursie, dostanie nagrodę. Tutaj przygotowałem właśnie te nagrody dla tych dzieciaków. I ten etap mamy do godziny 20. O 20 przewidujemy rozstrzygnięcie konkursu grillowania i kociołkowania, bo również jest konkurencja kociołków. A od godziny 20 do 24 zabawa na trawie, na świeżym powietrzu, przy muzyce. Już dla starszych. Dla starszych. Tak, to tylko dla starszych. Mówił pan? Marian Klasiński, jeden z organizatorów tej imprezy. Tradycyjnie, kartureczka. Tak, właśnie, ale tu jest coś niespodziewanego. A tutaj będą pianki z melonem. To będzie banan z paroszkiem i z wafelkiem. A skąd taka ciekawa kompozycja? Fantazja. Fantazja, tak? Fantazja. A ktoś już to próbował? Nie. Tam tutaj do mnie. O, tutaj widzimy, dobrze, tak. No brawo dla naszych latnych. Co tutaj piszcisz? Dzieci teraz już się nacieszą nagrodami. Według czyjego przepisu? Własnego? Za chwilę. Nie wiem, według chyba taty przepisu. A kto będzie jej ja? Tata pewnie. Wszyscy, którzy będą chcieli. Uwaga, start! Sześć. Kto tutaj był? Wiktoria i Krysia. Wiktoria i Krysia. Tak. I... Będzie ci pasowało. Nie, nie, nie. Oczy zamknąć, ręka do tego i wciągamy. Tak, wybieram. Wybrane. I'm